Trwa rewitalizacja rynku w Nowogrodzcu, a zakończyć się ma z końcem bieżącego roku. Mieszkańcy jednak są zaniepokojeni, że nie widać intensywnych prac na placu budowy. Wykonawca tłumaczy to chwilowymi trudnościami kadrowymi. Prace trwają, natomiast materiał jest, natomiast czynnika ludzkiego nie możemy pokonać, ponieważ ludzie nam się troszeczkę porozjeżdżali i zwalniają, ale mamy następne ekipy, które będziemy wprowadzali i nie nazywamy tego systemem naprawczym, tylko jest to takie chwilowe spowolnienie. Natomiast uważamy, że termin nie jest zagrożony i do 31 grudnia te roboty zostaną wykonane. Natomiast nie można ukryć, że jest w budownictwie ogromny problem z robotnikami budowlanymi i my nie jesteśmy jedyną firmą, która to spotkała, bo większość firm się boryka z tym problemem. Na dzień dzisiejszy mamy odpowiednie siły i odpowiednie środki, żeby wykonać finansowo i materiałowo. Natomiast co do ludzi, staramy się, ażeby tutaj zdobywać nowe ekipy niezależne. Przywozimy ludzi, już rozmawiamy z wieloma naszymi współpracownikami, tam podwykonawcami. Staramy się o ludzi przede wszystkim. Natomiast na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie terminowo to zakończyć. Władze miasta i odpowiednie wydziały urzędu monitorują na bieżąco działania wykonawcy. Też nas to martwi. Wydaje się, że przyczyny są obiektywne, związane z pracownikami, na których brak cierpi firma związana kontraktem z gminą. Chcę zapewnić, że przede wszystkim gmina jako inwestor posiada w pełni środki finansowe i to nie jest powodem. Może nie tyle opóźnień w pracy, bo harmonogram jest realizowany. Niemniej jednak chcielibyśmy z uwagi na trudności z dostępem do sklepów, do mieszkań przez mieszkańców, którzy mieszkają w centrum miasta, że są w stanie zrozumieć te różne utrudnienia, ale chcieliby widzieć tą systematyczność, postęp prac, a tak się niestety nie dzieje. Pracujemy nad tym, żeby się to po prostu zmieniło, żeby te prace były wznowione i żeby one harmonicznie postępowały i żeby te trudności etapami ustępowały dla mieszkańców. Jest to jakby wyzwanie dla nas. Tu chciałem w swoim imieniu przeprosić, żeby i prosić o wyrozumiałość. Choć tak jak na wstępie powiedziałem, przyczyny są obiektywne i sądzę, że uda się nam w najbliższych dniach ten problem rozwiązać. Odbyła się narada w sprawie budowy, na której omówiono problemy i dalsze działania. Celem jest przede wszystkim określenie tych warunków współpracy i postępu prac, i przedstawienie przez wykonawcę powodów, dlaczego są takie, a nie inne problemy i jakie po prostu wykonawca zamierza zgodnie z kontraktem rozwiązać. Wykonawca twierdzi, że zdąży na czas. Prace ziemne są zakończone. Niebawem firma przejdzie do układania kostki. Pinamy kanalizację, bo kanalizacja jest wykonana pod całą płytą, a więc to już jest ten etap zakończony. Wpinamy kanalizację, wykonujemy zagęszczanie podbudowy pod ułożenie już nawierzchni tej końcowej, a więc cegły klinkierowej. W całej sprawie jest jeszcze jedna, tym razem bardzo dobra informacja. Inwestycji przyznano właśnie sporą dotację z województwa dolnośląskiego. W ostatnich dniach Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pomimo pierwszej decyzji, która była dla nas negatywna, o dofinansowaniu rewitalizacji płyty rynku, przyznał nam dotację w wysokości ponad 2 milionów złotych. To wspiera, uzupełnia czy zastępuje środki własne, które zaangażowaliśmy z budżetu i cieszymy się i dziękujemy, że ta ważna inwestycja dla mieszkańców Nowogrodzca została przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oceniona pozytywnie i doceniona, bo co jest też charakterystyczne dla tej płyty rynku, z uwagi na tradycję Nowogrodzca wykorzystujemy klinkier, rodzimy materiał i myślę, że przez to ta płyta rynku będzie nie tylko okazała, ale na swój sposób oryginalna. Rewitalizacja kosztować ma około 4 milionów złotych, więcej niż połowę dołoży województwo.